No i co tam stary u ciebie? Nie, no wiesz, wszystko okej, wszystko po staremu, ale brakuje mi trochę czasu w tej wycieczki, wiesz. Ta atmosfera, pan Janusz, pani Kasia, pani Ewa. Ogólnie cała ekipa, schronisko, wiesz, prawie że survival. Detoks od telefonu to jest coś, co dawno się nie zdarzyło. No, a co u ciebie? No wiesz, generalnie ostatnio oglądałem zdjęcia, filmiki z wycieczki i naprawdę, no, było tam mega, sam zobacz. Ja. Pijany. Jakbym wyszedł z klatki. Mam nadzieję, że nie bałeś się naszej matki. Bardzo mi to pomogło, ej. Chociaż czasem było stromo. Godziny spacerów, kurz, pył, no i piach. Ale nie byłem tam sam. Bo najlepszych przyjaciół mam. Dobrze czasem przystąpić do postu. Przeszliśmy ten szlak, by trafić na swój szlak życia. Dobry tor bycia, istnienia, użycia. Radości do ubicia, serca tycia, zła zabicia. Ej, zła zabicia. Myślałem miesiąc wcześniej, że to będzie plama, że pojadę ja sam i pojedzie Kasia sama. Ale kiedy dałem prądu na głośniki czadu, sporo ludzi się zgłosiło, jak na wyjazd do Kaliningradka. Gadka o plecakach, butach, czapkach i śpiworach. Trzeba wziąć trochę szamania, żelki, maksy i w humorach wejść na szlak. Zielony, jak stworzony, nowonarodzony. Pani Ewa, pani Kasia, Mrozio, Janusz trochę siwy. Wchodzą w góra, śnieżyk czeka, taki sobie krok leniwy. Generalnie wypadł cały, jeden z lepszych mam w pamięci. Nie wiem, co się dalej święci, w Tatry mnie coś nęci. Siedemdziesiąt kilometrów, dwa razy więcej wersów. Na trzy dni zmiana uniwersum, jest nas 30. Boli mnie stopa, panie Januszu, ile jeszcze? Tylko proszę mówić prawdę, a nie sypać brokat. Środek lasu, sygnał zanika, cichną odgłosy silnika. Odkładaj telefon, no i zaczynaj oddychać. Zmieniamy schemat życia dziś. Chodzimy we mgle czerwonym szlakiem. Widoki piękne, choć niewyraźne. Ktoś się przewrócił, ktoś to pokonał sprawniej. Kocham rap, kocham was, no i górską faunę. Budka piąta rano, my chcemy spać. Kochamy spać. Pani Kasiu, proszę, niech to coś da. Chyba nie. Musimy wstać, by wejść na szlak. Wow. Ognisko płonie, bawimy się tu fajnie. Turyści z Wola, którzy wyglądają. Nawet ludzie obok łapią tą zajęcie. Wychodzimy rankiem, weźcie se latanie. Będzie ciemno, więc się proszę nie przestraszcie. Ognisko, śnieżnik, ludzie i wszystko normalne. Góra za górą, trochę wygląda to strasznie. Środek lasu, chyba dzisiaj znów nie zasnę. Jesienny klimat, widoki bardzo ładne. Powiew drzew, wszystko delikatne. Klimat schroniska, bardzo mnie to jara. Chciałbym obudzić się z rana. Nie myśleć o tym, że to tylko chwila mała. Już wszystko minęło, jest już po ptakach. Powtórka kwiecień, oby tak było. Ci wszyscy ludzie, było nas miło. Mają dziesiątki, w pociągu do Wrotka. Ktoś krzyczy mi owca, a drugi, że krówka. Górna, dawaj do góry, bo zaraz jest ciemno. Nie dajesz już rady? No dawaj prędko. Mogło zawsze być gorzej, ale jest zajebiście. W tle leci gondolka, a Andrzej liście. Siedzę z kum na kanapie, myślimy nad tekstem. Dołącza lisietki. Ktoś do mnie, ale ja nie odbieram. Krajobraz
zrobienia. Piękne słońce przedziera się przez drzewa. Złoty zachód me serce dziś ociepla. Jak tatuaż, bo na zawsze są wspomnienia. Powiedz, kiedy przyleciała ta wycieczka. Żyjmy chwilą, no bo piękny jest ten świat. Wokół kręci się